Mamy czas choinek, kontrowersyjny czas choinek w świecie adwentystycznym. Aczkolwiek choinki mają to do siebie, że wiemy, że pod choinkami zostawiają ludzie prezenty, prawda? Pod tymi drzewkami zostawiają ludzie prezenty. Ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus pod swoim drzewem, na którym zawisł, też zostawił ludziom prezenty. To, co właśnie zostało przeczytane na samym początku z listu do Efezjan, że kiedy wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. No właśnie. Dzięki temu, czego dokonał Jezus na krzyżu, wiemy, że Duch Święty został wylany, niebo zostało otwarte, Duch Święty został wylany i możemy z tego korzystać, prawda, z tego dobrodziejstwa. I ja zdaję sobie sprawę, że tak jak z kwestią choinki i prezentami pod choinką, tak z kwestią duchowych darów, my jako adwentyści, to są moje jakieś spostrzeżenia, tak? Nieraz są jesteśmy tacy... jakby to powiedzieć, na jakiejś granicy i z jednej strony widzimy niebezpieczeństwa, które dzieją się w ruchach charyzmatycznych, prawda? Jakby bardzo mocno się od tego odcinamy, ale z drugiej strony też nie chcemy być zupełnie skostniali, prawda? I robimy na przykład takie wydarzenia co roku, jak teraz zostało wspomniane, 10 dni modlitwy. I te 10 dni modlitwy w naszym kościele, no właśnie zawsze ta sama intencja przyświeca, prawda, żeby Duch Święty został wylany na Kościół. Wiemy, że nie tylko raz przy chrzcie, prawda, mieliśmy przyjąć Ducha Świętego, ale Biblia wzywa wierzących właśnie w tym samym liście, w 5 rozdziale i wersecie 8. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. A forma gramatyczna z języka greckiego wręcz jakby mówi, że napełniajcie się, jakby otrzymaliście już ducha, ale nadal napełniajcie się Duchem Świętym. Więc to jest wręcz przykazanie, bo apostoł Paweł też używa tam trybu rozkazującego. Przykazanie. Mamy być napełnieni Duchem Świętym, a wraz z Duchem Świętym przychodzą Jego dary. I właśnie to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to o darach Ducha Świętego. O darach Ducha Świętego. To jest to, co Jezus zostawił swoim naśladowcom, kiedy odszedł do nieba. Jak czytaliśmy, ludzi darami obdarzył. I na samym początku chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka list darów duchowych. Chciałbym, żebyśmy je naprawdę bardzo uważnie przeczytali. Starajcie się zapamiętać, jakie tam dary duchowe występują. I zaczniemy od pierwszego listu do Koryntian. Co prawda jeszcze do listu Efezjan wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział. W zasadzie temat darów duchowych właśnie najbardziej jest rozwinięty przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 12, 13, 14 rozdziale. Dlatego jeżeli gdzieś tam pojawia się jakaś wątpliwość odnośnie darów duchowych, jakieś pytanie, to przede wszystkim do tych trzech rozdziałów powinniśmy się zawsze udawać. No właśnie. I tutaj na samym początku czytajmy od wersetu 7, 12 rozdział, werset 7. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Prawda? Duch Święty rozdziela swoje dary
jak chce. W tym samym rozdziale, kiedy idziemy dalej, to można zobaczyć, można napotkać na jeszcze jedną taką krótką listę darów duchowych, kiedy dochodzimy do wersetu 28. Tam czytamy, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I apostoł Paweł zadaje teraz serię retorycznych pytań. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? No właśnie. I na te pytania oczywiście jest tylko jedna odpowiedź. Absolutnie nie. Tak? Nie wszyscy otrzymują te same dary Ducha Świętego. Dalej idziemy właśnie do listu do Efezjan. Czyli tam oprócz tych najbardziej znanych, jak proroctwo, czynienia cudów, mówienie językami, prawda, były takie dary jak mowa mądrości, mowa wiedzy, dar wiary. To też jest ciekawe, prawda? No, przecież wszyscy mamy mieć wiarę, ale zwróćcie uwagę, że jeszcze jest specjalny dar Ducha Świętego, dar wiary. Tak, tam mówiliśmy też o bycie nauczycielem, o dar niesienia pomocy, prawda? Kierowania. To wszystko są duchowe dary. I teraz przechodzimy do listu do Efezjan. 4 rozdział i tutaj wersety od 11. Prawda? W 8 właśnie jest ten motyw, że kiedy Jezus wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I później właśnie w 11 wersecie apostoł Paweł opisuje właśnie, jakie też to dary zostawił. Ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I jeszcze jedna lista darów duchowych, która znajduje się w liście do Rzymian. W liście do Rzymian w 12 rozdziale. I tutaj 6, 7, 8 werset. Apostoł Paweł pisał: mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Zobaczcie, że też jest dar napominania, prawda? Czyli nie każdy ma dar napominania, bo wiemy, że jak nieraz ktoś napomni, to nie wiadomo, gdzie się schować, prawda? Natomiast to też jest ciekawe, jak sobie myślę o tym darze napominania, że tak na marginesie, w liście do Galacjan w 6 rozdziale apostoł Paweł napisał w 1 wersecie: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Zwróćcie uwagę, że jest powiedziane: wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego, prawda? No właśnie, ale też jest szczególny dar napominania. Dalej, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, prawda? Czyli taki dar hojności, byśmy powiedzieli, właśnie obdarowywania. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. No właśnie, apostoł Paweł wymienia szereg różnych darów duchowych. Czy to wszystkie dary duchowe, które w ogóle istnieją? Czy apostoł Paweł, kiedy te 4 listy darów duchowych opisał, to on zawarł wszystkie dary duchowe i nie ma ani jednego więcej? No wydaje się, że nie, prawda? Bo nawet, no, pozwólcie na taki jeden przykład. Co prawda znowu apostoł Paweł, tak, ale w 7 rozdziale, kiedy pisał odnośnie, w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, kiedy opisywał kwestię małżeństwa, to tam napisał,
takie oto słowa. No dobra, może od 5 wersetu. Paweł kieruje to przesłanie do małżeństw. Tak? Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się na modlitwę, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Prawda? Czyli Paweł bardzo mocno zachęca małżonków do seksu, prawda? Zachęca, mówi, że jak najbardziej, w miarę często, prawda? Tak, na tym apostoł Paweł stoi w gruncie. Tak, żeby was diabeł nie kusił. Jeżeli jesteście w małżeństwie, cieszcie się tym darem. Dalej pisał, a to, co mówię, jest zaleceniem, nie rozkazem. I teraz 7 werset. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Wiemy, że Paweł nie był w małżeństwie, prawda? I słuchajcie, co on napisał. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Czyli zwróćcie uwagę, że on o swoim celibacie napisał jako o darze łaski. Prawda? Napisał o darze łaski. Czyli jest dar celibatu. No, porażką jest to, że czasami niektóre grupy osób chce, wiecie się, no chce się na siłę wymusić pewne dary, tak, że ty musisz, jak masz należeć do tej grupy, to masz mieć dar celibatu. No wiemy, że tutaj jest w kontekście duchowieństwa w niektórych kościołach. Natomiast też pamiętamy to, co napisał apostoł Paweł, że biskup ma być mężem jednej żony, że ma dzieci wychowywać tak, jak się należy. No właśnie, więc to był tylko też taki przykład, że są inne dary, które są poza tymi listami, które gdzieś tam apostoł Paweł wymienił. Czy jest jakiś jeden powszechny dar? Dar Ducha Świętego, który jest wspólny dla wszystkich ludzi? Dla wszystkich wierzących, przepraszam, dla wszystkich wierzących? Czy jest jakiś taki dar, który powinniśmy mieć wszyscy? Wiemy, że też niektóre ruchy w chrześcijaństwie idą właśnie w tą stronę i mówią, jak nie masz tego określonego daru, to znaczy, że nie przeżyłeś prawdziwego nowonarodzenia, że Duch Święty nigdy cię nie napełnił. I absolutnie to jeszcze jest przed tobą. Jednak to, co czytaliśmy na samym początku, kiedy czytaliśmy te retoryczne pytania, które zadał apostoł Paweł, gdzie on powiedział, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami? No nie wszyscy są apostołami. Tak? Apostołów było 12. Było 12, no plus później apostoł Paweł, ale za bardzo Biblia nie mówi o innych apostołach. Tak? Nie wszyscy są apostołami. Czy wszyscy są prorokami? No absolutnie nie. Prawda? I można dojść tutaj właśnie do tego, czy wszyscy mówią językami? No absolutnie nie, prawda? Wiemy, że właśnie ten dar języków niejednokrotnie jest też tak kontrowersyjny, bo różne grupy ludzi mówią, że jak tego daru jednego nie masz, to znaczy, że nie doświadczyłeś tego napełnienia Duchem Świętym. Natomiast apostoł Paweł stoi na zupełnie innym stanowisku. On mówi, nie wszyscy otrzymali ten sam dar, tak? Nie wszyscy mówią językami, tak? Nie wszyscy prorokują i nie wszyscy są apostołami. Ale słuchajcie, tak kontynuując to, czy ktoś uchwycił, który dar występuje we wszystkich tych listach? Bo tylko jeden jest taki dar, który występuje we wszystkich tych listach, które apostoł Paweł wymienił, tych listach darów duchowych. Zwrócił ktoś uwagę? Mówiłem, żebyście tak z uwagą patrzyli i słuchali. Ktoś może zwrócił uwagę, który dar występuje zawsze? Możecie strzelać w takim razie. Prorokowanie. Kto tam powiedział? O, kilka osób. O, super. Właśnie, dar prorokowania występuje za każdym razem. Dar prorokowania występuje za każdym razem. I to jest bardzo ciekawe, że akurat ten dar. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł właśnie, kiedy
w pierwszym liście do Koryntian przechodził dalej w tym, w 14 rozdziale, on napisał, no właśnie tak, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Prawda? I on jest konsekwentny i zawsze, kiedy podaje listę darów duchowych, to wymienia prorokowanie. Nie zawsze wymienia apostołów, nie zawsze wymienia nauczycieli, nie zawsze wymienia dar czynienia cudów, ale zawsze, zawsze wymienia dar prorokowania. Tak? I on mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe, ale najbardziej o to, aby prorokować. I wyjaśnił dlaczego, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Prawda? No wyobraźcie sobie, że jesteście w innym kraju, którego języka nie znacie i mówią do was, prawda? Dobrze się czujecie wtedy, prawda? Mamy gości z Ukrainy, prawda? Jest potrzebny tłumacz. Siostra Halina służy teraz darem wykładania języków. Ale czy to jest przyjemne, że właśnie jesteśmy tutaj? Wiele słów, wiele zdań, zwrotów jest niezrozumiałych. No nie, to nie jest przyjemne, prawda? To nigdy nie jest przyjemne. I to jest wtedy, wiecie, wtedy mowa jest po nic. I apostoł Paweł właśnie idzie w tą stronę, no, możesz wygłaszać nawet różne tajemnice, ale po co to komu, tak? Po co to komu? On na początku jest bardzo, wiecie, on na początku jest bardzo taki, bym powiedział, dyplomatyczny, tak? Bo wiemy, że w Koryncie no, też ten dar mówienia językami mimo wszystko dosyć mocno się tam objawiał. I apostoł Paweł chce ich naprowadzić na właściwą stronę, ale na początku jest bardzo taki dyplomatyczny i mówi, no nie do ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go nie rozumie. Ale w trzecim wersecie napisał, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. I dalej, jak czytamy, kiedy on to, wiecie, kontrastuje jeszcze dalej, no w piątym na przykład wersecie. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. I zwróćcie uwagę, w 14 rozdziale apostoł Paweł bardzo mocno kładzie nacisk na to, aby starać się o takie dary duchowe, które służą ku zbudowaniu. Tak, które służą ku zbudowaniu, nie samego siebie, tak, tylko ku zbudowaniu Kościoła. I on dlatego dalej też napisał w 12 wersecie, tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha. Apostoł Paweł pochwalił Koryntian za to, prawda, że zabiegali o dary ducha. Starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Prawda? Koryntianie starali się, no tylko celowali w tych, które były może bardziej takie egoistyczne. I słuchajcie, oni się starali, pochwalił ich za to, ale to, co my sobie mówiliśmy, w pierwszym wersecie on wzywa też nas, żeby starać się usilnie o dary duchowe. Żeby się starać usilnie o dary duchowe, zwłaszcza o prorokowanie, no i o to, żeby... No i o te dary, które służą ku zbudowaniu zboru. W jaki sposób się starać? W jaki sposób się starać? No to jest dobre pytanie, tak? W jaki sposób należy się starać o dary duchowe? Apostoł Paweł gdzieś tam między wierszami mówi w jaki sposób, tak? W 13 wersecie on mówi tak. Dlatego ten, kto mówi językami, no powinien się starać o wykładanie ich, prawda? I on napisał, ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania ich. Wiem, zdaję sobie sprawę, odpowiedź bardzo prosta, tak? Ale właśnie, apostoł Paweł wzywa wierzących w Koryncie do tego, żeby modlili się o dar, tak? Modlili się o dar, o dary ducha. I dlatego mam do ciebie pytanie, kochany bracie i siostro. Kiedy modliłeś się ostatnio
o dary duchowe. Kiedy modliłeś się i prosiłeś Boga o dar prorokowania? Bo zwróćcie uwagę, że no, czarno na białym, tak? Apostoł Paweł wzywa, starajcie się usilnie, czyli przekładając to, módlcie się usilnie o dary duchowe. Prawda? Kiedy modliłeś się ostatnio o to, żeby prorokować? Kiedy modliłeś się o jakiś inny dar, który służy ku zbudowaniu zboru? Prawda, że niektórzy mogą czuć się teraz niekomfortowo i czuć jakąś konsternację, prawda? Bo z jednej strony uciekamy od tego, prawda? Bo mówimy, a to strąci jakimiś ruchami charyzmatycznymi. Ale z drugiej strony to jest, wiecie, to jest mega biblijne, prawda? No bardziej biblijne to się nie dało, żeby było bardziej biblijne. I nieraz być może idziemy przez to nasze życie, przez tą naszą służbę. Wiecie, prezenty leżą pod tym drzewem, a my z nich nie skorzystaliśmy, prawda? Wstąpił na wysokości i ludzi darami obdarzył. I ja zdaję sobie sprawę, że no właśnie, my możemy się starać o dary duchowe, prawda? Możemy się starać o dary duchowe, możemy modlić się o jakiś konkretny dar, na przykład o dar prorokowania, ale musimy mieć w pamięci to, co czytaliśmy wcześniej w tym 12 rozdziale i 11 wersecie, bo czytamy, że wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Prawda? Czyli ty możesz się starać, możesz się modlić, ale pamiętaj, że ostateczna odpowiedź należy do Boga, do Ducha Świętego, ponieważ to On rozdziela każdemu jak chce. I rozdziela różnie, prawda? Rozdziela różnie. Bogactwo Kościoła właśnie na tym polega, że każdy z nas ma inny dar i nim może służyć ku zbudowaniu Kościoła. Zatem dary są różne, ale to, co ma być wspólne dla nas wszystkich, prawda? To, co ma być wspólne, to, co jest, ma być powszechne wśród ludzi wierzących, to tutaj apostoł Paweł właśnie kończąc 12 rozdział, on właśnie idzie w tą stronę, bo tam też napisał, starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Prawda? I w 13 rozdziale pokazuje jeszcze doskonalszą drogę. I pozwólcie, że przeczytam te znane, ale te trzy pierwsze wersety. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. Czyli on powołuje się, on wymienia dary, prawda? On wymienia dary. Duchowe dary. I jakbym miał te wszystkie dary, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, prawda? To, co apostoł Paweł wymieniał ten dar, tego obdarowywania, prawda? Gdybym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, dar męczeństwa, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I właśnie on idzie w tą stronę, dary są różne, ale to, co ma nas łączyć, to owoc Ducha Świętego, prawda? I to jest ciekawe, że kiedy apostoł Paweł pisał o owocu, to nieraz się to podkreśla, że dary w liczbie mnogiej, tak? Dary Ducha Świętego. Natomiast jest owoc czy owoce? Paweł pisał o owocach Ducha Świętego czy o owocu Ducha Świętego? No, zdania podzielone słyszę, ale pisał o owocu Ducha Świętego, tak? Użył liczby pojedynczej. Jak czytamy list do Galacjan, rozdział 5, to tutaj od 22 wersetu czytamy owocem, prawda? Nie owocami, ale owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
No właśnie, więc to ma być powszechne wśród wierzących. Owoc Ducha Świętego ma być wszędzie taki sam. Nie ma być tak, że o, ja mam miłość, ty masz cierpliwość, tak? Ty jesteś spokojny, ty jesteś łagodny, prawda? Nie, nie, nie. Apostoł Paweł, kiedy mówi o owocu Ducha Świętego, mówi w liczbie pojedynczej i to ma być wspólne dla wszystkich wierzących, tak? Czyli ten charakter Chrystusa. Dary są różne. Ale charakter Chrystusa powinien być właśnie w ludziach wierzących, no właśnie, powinien w każdym wierzącym się manifestować tak samo. I dlaczego, prawda? Dlaczego można tutaj sobie zadać pytanie? I chciałbym jeszcze tak krótko wspomnieć pewną postać ze Starego Testamentu, człowieka, który został niezwykle obdarowany przez Boga już od łona matki, prawda? Samson. Jego nadludzka siła, prawda? Jego nadludzka siła to był jego duchowy dar, prawda? To był jego duchowy dar. Dar Ducha Świętego. Oślą szczęką potrafił pobić 1000 Filistyńczyków, tak? To był jego duchowy dar. Pewne rzeczy w Biblii są napisane ku przestrodze i ku napomnieniu, prawda? I powiedzcie mi, czy Samson miał owoc Ducha Świętego? Bo dar miał na pewno, tak? Tu nie mamy wątpliwości. Ale kiedy czytamy historię Samsona, to można zobaczyć, że on nie był zainteresowany ani Bogiem, ani jego misją. Nie był zainteresowany, prawda, żeby wypełniać Bożą wolę w swoim życiu. Gdzieś tam był na krawędzi tego złamania przymierza z Bogiem. On nie był zainteresowany właśnie Bożymi sprawami. On czym był zainteresowany? To dziewczynami był zainteresowany, prawda? Był zainteresowany zabawą. To był kierunek, który obrał Samson. I wiecie, i przykład Samsona jest taką przestrogą, tak? Jeżeli ludzie nakierowują się za bardzo, o, ja chcę mieć dary, prawda? Dary, jeszcze takie nadprzyrodzone, prawda? Ja chcę mieć te dary Ducha Świętego. Ale jeżeli Chrystus nie jest ukształtowany w nas, to można zobaczyć, że i tak to zmarnujesz człowieku, prawda? Że te dary mogą się obrócić przeciwko tobie, że te dary ostatecznie, no nie wiem, diabeł może wykorzystać przeciwko tobie, przeciwko ludowi Bożemu. Dlatego niech to nas nie powstrzymuje, żeby modlić się, tak, o dary Ducha Świętego, ale niech to nas nakieruje na te właściwe priorytety. Tak przede wszystkim, prawda? Przede wszystkim ta Boża miłość w nas, to żeby być podobnym do Jezusa, żeby mieć ten owoc Ducha Świętego, ale żeby też być skuteczniejszym w swojej służbie. I dlatego też w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, tam w naszej grupie na lekcji, to też było gdzieś tam wspomniane, ale w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 21 wersecie i dalszym Jezus powiedział takie słowa: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, i tu znowu lista darów duchowych. Czyż nie prorokowaliśmy? Znowu proroctwo występuje, tak? W imieniu Twoim. I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Dlatego wiecie, tym papierkiem lakmusowym prawdziwości chrześcijaństwa nie są tyle dary duchowe właśnie, co owoc Ducha Świętego. Ponieważ zwróćcie uwagę, bo to nie jest tak, że wiecie, że ci ludzie byli sługami Boga, a później się odwrócili od Niego, tak? Bo zwróćcie uwagę, że Jezus im mówi: nigdy was nie znałem, prawda?
Oni robili coś cuda z imieniem Jezusa na ustach, natomiast Jezus mówi, ja was nigdy nie znałem, tak? Ja się pod tym nigdy nie podpisałem, co wy robiliście, no nie? Czyli dary duchowe nie są papierkiem lakmusowym, że nasze chrześcijaństwo jest w porządku, tak, że jesteśmy na tej właściwej drodze, tak? Ale owoc Ducha Świętego to naśladowanie Jezusa w codziennym życiu. Czy wiesz, jaki masz dar duchowy? Tak. Wiem, że to jest nieraz też trudne pytanie, ale warto sobie na nie odpowiedzieć. Czy wiemy, jakie mamy duchowe dary? Czy wiemy, w co Bóg nas wyposażył? Wiecie, jak ludzie, no nie wiem, jest ta choinka, powiedzmy, są prezenty, to często na tych prezentach jest karteczka, dla kogo jest ten konkretny prezent, tak? I wiecie, kiedy ty przyjąłeś Jezusa, to tam pod krzyżem jest ten prezent, który ma twoje imię, tak? Ma twoje imię. Tam nie ma czegoś takiego, że jesteś wierzącym naśladowcą Chrystusa i mówisz, no Pan Jezus dla mnie nic nie zostawił, prawda? Dla innych to zostawił takie wielkie pudła, prawda? Ale dla mnie nic nie zostawił. Wiecie, każdy wierzący ma jakiś duchowy dar. Ma jakiś duchowy dar. I to nawet pokazuje ta jedna z przypowieści Jezusa tam z Ewangelii Mateusza, jak on, Jezus powiedział tą przypowieść, że odszedł ten gospodarz i zostawił swoim sługom, jednemu oczywiście 10 talentów, drugiemu 5, trzeciemu 1, ale każdemu zostawił chociaż jeden duchowy dar. Więc to jest właśnie pytanie, jaki jest twój duchowy dar? Czy jesteś świadomy tego, jaki masz duchowy dar? I zakładam, że jest chociaż jedna osoba na tym miejscu, która nie wie. Po różnych moich rozmowach tak wnioskuję, że często też jesteśmy zagubieni gdzieś tam w tej przestrzeni. Jest pewna, albo inaczej, dwie takie rzeczy. Pierwsza rzecz, w jaki sposób rozpoznać to, jaki mam duchowy dar. I teraz tak. Angażuj się, gdzie tylko możesz. Prawda? Angażuj się, gdzie tylko możesz. Jak czegoś nie próbowałeś, spróbuj. Wiecie, pamiętam, jak to było ze mną na początku, że w jakichś tam okolicznościach ktoś usłyszał, jak... Wiecie, ja nie jestem jakimś tam śpiewakiem czy coś, prawda? Ale w każdym razie, pewnego dnia, jak byłem na obozie, na takim obozie misyjnym, jeden kolega zachęcił mi, dobra, chodź sobie, bo tam akurat zmywaliśmy naczynia, czy tam gotowaliśmy, już nie pamiętam, mówi, dobra, chodź sobie coś tam zaśpiewamy, nie? A to teraz wiem, że to był podstęp, tak? Że to był podstęp, bo chcieli usłyszeć, jak śpiewam, a później mi zaproponowali, wiesz co, to teraz przed zborem zaśpiewasz. Wiecie, i tak, a ponieważ mówię, spróbuję. A czy ja wiem, czy to od Boga, czy nie? Wiecie, ja nie mówię, że nie wiem, ja jakoś pięknie śpiewam, ale teraz wiem, że nieraz biorę gitarę, idę na miasto i śpiewam, tak? Ludzie rzucają pieniądze, biorą książki i chwała Bogu. Ale, no właśnie, i to jest to. Angażuj się, prawda? Angażuj się. Jak czegoś jeszcze nie próbowałeś, nie wiem, może nigdy nie prowadziłeś lekcji szkoły sobotniej, tak? Spróbuj chociaż raz. I wtedy, wiesz, jak spróbujesz, to już będziesz wiedział, może Bóg mnie jednak prowadzi w tą stronę, nie? Może Bóg mnie prowadzi, może rzeczywiście coś się tutaj... Ale jest tak, że jak nie będziesz próbował, to się nie dowiesz, prawda? Jak nie będziesz próbował,
to się nie dowiesz. I może być tak, i wiecie, i to jest bardzo poważne, bo jeżeli tam jest prezent z twoim imieniem, a ty go nigdy nie odpieczętujesz i nigdy nie zrobisz tego użytku, to Bóg pociągnie cię do odpowiedzialności za to, prawda? Wiemy też o tym. Dlatego angażuj się. Ja wiem, że przełamywanie się nieraz jest bardzo trudne, tak? Jest bardzo trudne. Że nieraz człowiek musi przeżyć swoje upokorzenia, ale to czasami też jest dobre, prawda? To czasami też jest dobre. W każdym razie, ostatnia rzecz. Pewna historia, która mi też dosyć dużo dała, którą słyszałem kiedyś na pewnej konferencji, o pewnej siostrze, która właśnie po kazaniu na temat darów duchowych przyszła do pastora i mówi: pastorze, ale ja nie wiem, jakie mam dary duchowe. Ja opowiadam tą historię, żebyście do mnie ewentualnie nie musieli przychodzić z tym samym pytaniem. Ona powiedziała: pastorze, ja nie wiem, jakie mam dary duchowe. A on powiedział: siostro, módl się o to. No i ona się modliła przez tydzień, ale za tydzień przychodzi: ja nadal nie wiem, prawda? Jakie ja mam dary duchowe? Nie wiem. No i ten pastor tak myśli i powiedział takie rzeczy. No dobra, pomyśl sobie, a co ty lubisz robić? Co ci tak w miarę wychodzi? No pomyśl, nie? No i ona tak wróciła z tymi pytaniami, mówi: no co lubię robić, co mi w miarę wychodzi? I wiecie, do jakiego wniosku doszła? Że lubi piec chleb i jej to w miarę wychodzi. A ponieważ miała gdzieś tam do osiedla, gdzieś tam naprzeciwko niej nowi sąsiedzi się wprowadzili, takie młode małżeństwo, no to ona od razu: okej, dary duchowe trzeba wykorzystać, upiekła z rana chleb, zapukała do tego domu, była bardzo nieśmiała, więc powiedziała, że to prezent, taki sąsiedzki prezent, no i odwróciła się i odeszła. No oni podziękowali, tacy zaskoczeni, prawda, cieplutki, świeży chleb. No i następnego rana zrobiła to samo. I zrobiła tak przez cały tydzień, aż doszło do soboty. No i w sobotę nie przyniosła chleba, prawda? Nie przyniosła chleba. W niedzielę rano przychodzi z chlebem. No i oni pytają się: no a czemu wczoraj pani nie była? I wiecie, i ona powiedziała: no bo wczoraj, prawda, w kościele byłam, na nabożeństwie. No i oni tacy: w sobotę, na nabożeństwie, w kościele, o co chodzi? No i ona tam powiedziała, że ona jest adwentystką, że święci sobotę. No oni powiedzieli: no to chcielibyśmy się coś więcej zapytać. No ale ona właśnie była taka bardzo nieśmiała, to powiedziała, że no to ja z pastorem mogę przyjść. A oni: no dobra, no to niech pani weźmie pastora, my zaprosimy księdza i się spotkamy, prawda? I historia skończyła się tak, skracając, że i to małżeństwo, i ten ksiądz się ochrzcili. I wiecie, i zaczęło się od tego, że ktoś miał dar pieczenia chleba, prawda? I dar obdarowywania, że nie myślała tylko: o dobra, świeżutki chleb upiekłam, to będzie dla mnie, tak? Ale pomyślała też o innych, tak? Pomyślała też o innych, że w jaki sposób mogę to wykorzystać dla Bożego dzieła. Nawet coś takiego, prawda? Chociaż to też jest ciekawe, że Ellen White napisała, że w dobrze upieczonym chlebie jest więcej religijności niż w niejednym kazaniu. Dlatego tym akcentem pozwólcie, że skończę, ale pytaj Boga, tak? Pytaj Boga, angażuj się w różne dziedziny życia Kościoła i korzystaj z tego daru. Bo wiecie, bo czasami to jest takie męczące, tak? To jest nieraz takie męczące, jak robisz coś, nie masz w tym daru, chociaż czasami to jest potrzebne, ale czasami może warto właśnie pytać Boga: jaki ja mam dar? Co lubię robić? Co mi w miarę wychodzi? Gdzie Bóg mnie gdzieś tam stawia, tak? Może daje mi jakieś znaki, że powinienem obrać jakiś konkretny kierunek. Zatem niech to będzie taka zachęta do tego, żeby zrobić z tego prezentu, który Pan Jezus zostawił pod krzyżem, użytek. Amen.